Kolejny potwierdzony przypadek koronawirusa w województwie śląskim. Już rano poinformował o tym prezydent Marcin Krupa. Wiemy o sytuacji, która ma miejsce na obszarze naszego miasta, na terenie naszego miasta, w dwóch szpitalach. Mamy dość trudną sytuację, w której stwierdzono obecność ludzi czy człowieka zarażonego i z tego powodu te szpitale od dzisiaj przestają funkcjonować. Są to szpitale, które nie są w zarządzie miasta Katowice. Te dwa zamknięte szpitale to placówki medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Ceglanej i przy ulicy Medyków. Dzisiaj wprowadziliśmy zakaz planowanych wizyt zarówno w poradniach ambulatoryjnych, jak i również wizyt planowanych oraz zabiegów. Obejmuje to zarówno lokalizację na ulicy Medyków 14, jak i na Ceglanej 35, czyli cały szpital Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, jak również izba przyjęć zarówno na ulicy Ceglanej, jak i na ulicy Medyków ma wstrzymane przyjęcia. Po południu było już wiadomo, że powodem wprowadzonych obostrzeń jest pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, który został przeprowadzony u jednego z lekarzy. Od 6 marca przebywał na kwarantannie w domu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Zawierciu. Na oddział zakaźny szpitala w Zawierciu trafił pacjent w sile wieku, który prawdopodobnie miał kontakt z osobą przebywającą w Austrii. Mężczyzna czuje się dobrze, służby sanitarne ustalają teraz wszystkie osoby z otoczenia, z którymi miał kontakt w ostatnim czasie. Nakładają też decyzje ścisłej kwarantanny i pobierają próbki do badań. To 12 przypadek zakażenia koronawirusem w województwie śląskim. 13 jest mężczyzna ze Strumienia, który trafił do szpitala w Cieszynie.